Turskiego, jak przyjęliśmy do zespołu, bo on się pokłócił z chochołami, jak tak, wiesz, i musiał odejść stamtąd. Ale miał wzmacniacz Hangström. To nie był wzmacniacz gitarowy, ale był szwedzki wzmacniacz firmy Hangström. I to było coś, bo on miał wzmacniacz Hangströma, a nie tam WD-40, jak my graliśmy, prawda? Czy Tesla. Zawaszewski jego gitara pierwsza, taka niebieska, to było wydarzenie w zespole, że Marek ma wręcz dobrą gitarę elektryczną. Kupił japońską jakąś, niebieską pamiętam gdzieś. A skąd on miał japońską gitarę w Polsce? Nie wiem. W październiku 63, tak czytałem. Na Wiktorskiej, w szkole tam był klub na pierwszym piętrze, pan Świstwica, myśmy tam grali. Ty jeszcze nie działałeś z nimi. Ja jeszcze nie byłem, ja. Bo ty byłeś od Centonu. I ja byłem od Centonu, tak. Od Centonu, a tam gra na gitarze Janusz Bolesławski, na perkusji Michał Pałydzia, ja na fortepianie, na pianinie, a Michał Murawski na gitarze. Później ja śpiewałem, myśmy grali w akademikach, na Narbuta. Śpiewałem. O, idzie herbatka. Cóż, ja tam jakaś dziewczyna była na początku, przez pierwsze miesiące? Nie, było. Grała na kontrabasie Lucyna. To w ogóle jakieś takie niespotykane, że dziewczyna instrumentalistka wtedy w świecie big beatowym? Na kontrabasie grała. Myśmy grali Sylwestra teraz u Esperantysów na Jasny. Zdjęcie jest, mam tego zdjęcie z Michałem Murawskim. Później jeszcze nie wiem, czy pan zna taki epizod pesymistów z Turskim, z Turskim, Pieniążkiem, ja i ktoś jeszcze na gitarze basowej w teatrze ludowym, nie ludowym. To ta właśnie marka poznałeś się Bizińskiego. Tak, tak. Aha, to na Wieloryb? Na Pradze. Wieloryb, czyli Goliat. Wieloryb Goliat, czyli niedopasowani. Romana Czubatego muzyka ze słowami Wojtka Młynarskiego. I tam była jego żona wtedy. I to był pierwszy musical w Polsce w tym czasie. No tak. Ciekawa sprawa. I pesymiści tam grali, myśmy grali takich Piastelsów, Beatlesów. Uszyto nam w perukach ze słowy. Uszyto nam, to były spore koszty w tym czasie. W Teatr Ludowy uszył nam garnitury, specjalne buty na sztybletach, takie wysokie, że tak powiem. Są z tego zdjęcia jakieś z tymi kostiumami? A przykro. Jakbyście dobrze zorganizowani, zespół powstaje już 4 miesiące później w Czczewie, bardzo dobrze sobie poradziliście. No, śpiewam Do You Love Me, ja pamiętam. Co pijany Niniek wypadł z pociągu ze sprzętem. A kto wypadł? Niniek, czyli nasz elektryk. Tak. Janusz Dobrowolski wypadł na peron, bo tak się urąbał. Słyszałem, że... W drodze. On nie grał, ale bardzo był z wami związany. Bardzo, bardzo. Janusz był bardzo związany z pesymistami. A bym nawet wymyślił Marek Kalbaczek, który teraz w Australii na stałe już mieszka. Już nie mieszka w Polsce. A czemu akurat pesymiści? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że on to rzucił, to hasło. No tak, będzie na pasuje. Na pesymiści. Tak. A kim był Marek? Marek był kierowcą papie jeździł. To jest z Bokotowa, też mieszka na Dąbrowskiego, Basłodzi. Tak, posłodzę sobie. To wszystko byli sąsiedzi niemalże, można powiedzieć. Kilka domów dalej. Ja też mieszkałem na Żoli Curie Rogowarskiego. To też było niedaleko. Niedaleko, wszystko było przystanek od Sezamu mieszkali. To się zastanawiamy, dlaczego... Wokół Sezamu było, wszystko się kręciło, tak. No i Domu Kultury na Łowickiej. No, tak, ale wtedy jeszcze nie było na Łowickiej Domu Kultury. To był Dom Kultury na Wiktorskiej w szkole. To się zastanawiam, bo czemu akurat Mokotów? Bo tu było serce big beatu polskiego, pani Grzesiu. Chodzi o Sezam? O Sezam, tak. Tam wszyscy grali wielcy. Szczęśniak, Zarzyski, Butoft, Turski. Wszyscy tam grali w Sezamie. Ja grałem w Szaleskim, tak na fortepianie, to świetny pianista. Właśnie to zdjęcie, co pan ma w mundurach klasycznych, to z tyłu właśnie Mietek Szaleski grał na fortepianie. To było bardzo ważne miejsce, bo mogliście się poznać, a to ktoś jest w sąsiedztwach, kto gra. Tam poznałem żonę właśnie swoją, z którą dzisiaj jesteśmy, minęło 52 lata już. To mnie pan zaskoczył dzisiaj, bo tak jak mówiłem, większość osób, jak nawet uzdolnionych, jak musiało przestać, to z powodu studiów, a pan rzucił studia dla zespołu. To... Ja rzuciłem studia, ale to już niedobrze rzuciłem studia muzykologiczne, bardzo niedobrze, bo się okazuje, że byłbym lepszym muzykologiem niż muzyką artystą. Tak mi się wydaje. No. Ja odszedłem z zespołu, bo pisałem pracę magisterską. Zaczynałem, myślę, że to trzeba już
coś wybrać. To tak. Dzięki czemu skończyłem studia i zostałem aplikację sądową i zostałem radcą prawnym w Centrali Handlu Zagranicznego Paget w Zespole Radców Prawnych. To już był 64 sentem. To był Michał Zawiła, to później był Kruk jeszcze. Myśmy wzięli tam, no to jest tutaj zdjęcie. Janusz Kruk, tak. Tak. Jest Janusz Kruk na tym zdjęciu gdzieś tutaj? Tu jest, tutaj on tu stoi, koło mnie, koło Michała stoi, śpiewają razem. Aha, bo tak bez tych wąsów to tak... Tak, tak, to jest Janusz Kruk, Zawiła i ja z tyłu tam na organach. Na sonatynie to był monofoniczny instrument, jednopalcowy. Nie można było akordu zagrać, tylko wszystko pojęcie dźwięki. To jest taki mówię. Takie linie pan... Tak, tak. To była farfisza. Tak, tak. Nie, to była sonatina się nazywała. To jeszcze mniej sophisticated. Tak. Ja zauważyłem, że z każdym zespołem, z którym rozmawiam, to musiało być tak, że był kierownik. Pan się uważał takiego szefa zespołu? No, znaczy, twórca i kierownik. No. Znaczy, z Michałem razem założyliśmy zespół, to był Michała pomysł i mój, a później już kierowałem przez 7 lat, aż do niechlubnego końca w knajpie skończyliśmy. Klinica Morska? Klinica Morska, tak. W Meduzie. Taka knajpa Meduza. I grał świetny Bemnia, znałem wtedy młody chłopak, 18-letni czy 19-letni, Tomasz Pilecki na Bemniach, rewelacyjny chłopak naprawdę. Później go spotkałem na Karaibach jeszcze, na St. Thomas, też grał obok, ja grałem na jednym statku, on grał na jednym statku. Później się rozwiózł z żoną, żenił z Amerykanką bogatą za pieniądze i został w Stanach. Może powiemy coś właśnie o Michale Morawskim, który niestety zmarł miesiąc 30 września. Chodzi mi o to, że ja słyszałem o tym, jak on grał, ale jest to jeden z niewielu przypadków, kiedy nie da się usłyszeć nagrań, bo nagrań żadnych nie zostawił po sobie. Więc mamy takie nagrania, ja mam gdzieś tam, ja na taśmach jeszcze, szpulowych na tonetce, tylko że tonetka stoi uszkodzona i drugi stoi, zetka też uszkodzony, ale wiem, że myśmy to... Ja nawet gdzieś na kasetach to chyba miała, gdzie to jest, są nagrania Michała, są. Jakieś wasze spróby, tak? Tak, spróby nagrania coś, są. To by było coś pięknego, żeby to usłyszeć. A jak pan opisał jego umiejętności techniczne, jak on grał? Bardzo dobry słuch, bardzo ładnie wszystko spisywał z oryginału. Wszystko, pomysły muzyczne to były jego, tam Cruel Seal grał, pamiętam, co tam jeszcze grał Michale. Marsz Turecki grał też. Wipeout później grał jeszcze taki numer dla perkusji solo. Czy jeśli chodzi o repertuar, to on rzucał pomysły? On ustalał, tak. A ja wtedy śpiewałem Beatlesów, Can't Buy Me Love, All My Loving, takie to były. Chociażby She's Not There, słynny utwór. Tak. The Zombies, She's Not There. Myśmy napisali słowa razem. To są wasze słowa, tak. Mówiłem jej, że ją kocham. I tylko ją mam. I to nam ładnie wychodziło. To była wspaniała solówka Bliźnińskiego na tym. Ach. Ale oryginalnie solówka w oryginale jest na klawisze grana, nie? Argent gra właśnie. Rod Argent. Ja. Możemy się zatrzymać na chwilę przy tym utworze. On został nagrany i to był wspaniały utwór. I na pewno i ja gram na gitarze, ale to, co zrobił tam, on każdy dźwięk kostkuje. Każdy, to nie jest legato, on każdy dźwięk kostkuje. I człowiek, który grał 4, może 5 lat na gitarze, doszedł do takiego perfekcyjnego poziomu technicznego. Kiedy Bliźniński przyszedł do zespołu, to on już był ukształtowany gitarzystą. On już świetnie wtedy grał, tak. Przebijał nas na głowę w ogóle wszystko. No to ja domyślam się, odszedł Marek, odszedł Andrzej Turski, żeby założyć 4 i nadal musieliście grać to na koncertach. To co teraz zrobić? Pan to grał, tą solówkę na klawiszach? Czy... Ja solówkę grałem tylko 2 solówki, animalców jak śpiewaliśmy. Później po odejściu Turskiego i Bliźnińskiego w repertuarze pojawili się animalsi. Co to było, już nie pamiętam te tytuły. Andrzej mówił, że I put a spell on you. Tak. To śpiewał ten, Andrzej Rosiewicz, tak. I tam mam solówkę właśnie w stronie organową. Później miałem solówkę jeszcze w Rise of the Housing Sun, tu ja śpiewałem z kolei i miałem też solo organowe tam. Było kilka solówek, ale już muszę powiedzieć, jako tak świetny gitarzysta jak Bliźniński, to już później nie było nikogo dobrego.
jeszcze grałem na gitarze, pamiętam, w stodole Tomasz Szachowski, obecnie redaktor jazzowy Polskiego Radia. No ale on tak grał na gitarze, że lepiej nie mówić. Także coś lekko był spalec. Taki szczyt to był Turski, Bliziński, lata 66, a pewnie był to 70 był taki dołowanie, lądowanie. Czyli pana zdaniem muzycznie to był najlepszy okres z nimi? Tak. Z nimi te pół roku, bo Marek przyszedł, pamiętam, próby mieliśmy w garderobie w teatrze. Świnki, pomadki, peruki, gitara. Bliziński nie znał nut, stworzył sobie sam system notacji muzycznych. Takie schodki jakby coś. I potrafił wyłapywać z magnetofonów, szpulowe wtedy były, miał ojciec mu Teslę przywiózł, nie tonetkę, prawda, naszą, tylko Tesla, to już był jakiś magnetofon w tym czasie. On potrafił Beatlesów wyłapać, wszystkie gitary, nie Beatlesów, a Shadowsów i uczył nas, co mamy grać. Między innymi taki utwór Nivram, czyli Marvin od nazwiska gitarzysty, prawda. Shadowsów, to on mnie dokładnie mówił, co ja mam grać na basie. On wyłapywał. Miał idealny słuch. Miał słuch absolutny, ale nie śpiewał w ogóle, a jeżeli to fałszywie. Ciekawa sprawa. No. Także to był Marek Bliziński, a później był gitarzystą, był właśnie Marek Ałaszewski, który się dopiero uczył na gitarze grać. I Marek nigdy na gitarze dobrze nie grał. Nigdy, zawsze grał tak średnio. Natomiast miał świetne pomysły muzyczne, naprawdę rewelacyjne. Zastanawiam się czasem, co pana zdaniem, jako tego nieformalnego kierownika zespołu, co pana zdaniem było największym problemem, żeby grać? Te zmiany personalne, brak instrumentów, co było problemem? Myślę, że repertuar był problemem. Repertuar? Repertuar. No ja jako kompozytor niestety nie błyszczałem na tej niwie. Napisałem kilka piosenek, ale to nie są jakieś piosenki takie wystrzałowe. Natomiast sprzęt, no i muzycy, ta częsta rotacja muzyków to co chwila trzeba było nowy program robić, nowy sprzęt, bo każdy muzyk zabiera swój sprzęt, odchodzi, trzeba było wzmacniać. Sprzętu nie było, gitary. Nie poszedłeś do sklepu i kupiłeś, bo go nie było po prostu. Wszystkie te gitary się połączały na zapałki do tych wtyczek, żeby nie wtyczek nie było przecież w ogóle do kupienia nawet. Był jakiś patent, żeby wyszukiwać te nowe osoby? Bo gdzie znaleźć taki Marek Bliziński odszedł? No i co teraz zrobić? Ja bym wpadł w panikę od razu. No ja się tylko załamałem, no ale wtedy się trafiło się Andrzej Poniatowski i Marek Ałaszewski. Wtedy się trafili razem. Jeszcze grałem z nimi wtedy. Tak, jeszcze grałem. Graliśmy w pięknej sali Lucerny. To jest taka sala pięć pięter pod ziemią chyba, albo więcej, nie wiem. To jest coś niebywałego. To jest chyba taki koncert, który pan najbardziej zapamiętał. Tak, koncert w Lucernie, świetny był koncert. Wielki San Lucerna, tak się nazywał chyba. Wielki San. A ja byłem później, jakieś kilka lat później byłem w tej Lucernie, jakaś impreza była, a teraz szedłem, przypomniałem sobie to wszystko, bardzo fajnie. Takie wielkie przeżycie, nawet chyba pan napisał utwór Lucerna 66, tak, jest tak. Na płycie. Pod wpływem tej turnę. Janeczek, pierwszy czy drugi mąż Maryry Rodowicz, Franek Janeczek, zawsze wpada do nas za kulisy i mówi, róbcie szał, żeby to... A myśmy tego szału nie robili jakoś za bardzo. Pamiętam panowie tą pierwszą sesję. Jak to wtedy się nagrywało? To było tam na długiej? Nie, to było na Myśliwskiej. A, no tak. W M1, w radiowym studio. Sławek Pietrzykowski. Sławek Pietrzykowski nas tam ściągnął do nagrania. Pamiętam, jak Andrzej Turski mi pomagał śpiewać, tam znaczy ukierunkowywał mi, jak tam to śpiewać, bo to wszystko takie surowe głosy, nieszkolone. No ale fajna sesja, była bardzo fajna. Perkusji grał Hubert Trutkowski wtedy. Właśnie zastępował, czemu nie Leszek Pieniążek? Nie wiem właśnie dlaczego, czy się pokusiliśmy, czy już odszedł grać Sentem, bo miał jakieś inne chodury, także już nie było Pieniążka już później. Nie wrócił, jak ja odszedł, przy tego był Hubert Rutkowski, a później już był Marek, ten Andrzej Poniatowski po Hubercie.
Także to było to. No i bardzo fajny klimat, studio, światła, mikrofony, taśma, przesłuchania, komentarze Sławka. To musiało być przeżycie, bo to taki pierwszy raz studio. Pierwszy raz studio. Na żywo w zasadzie się nagrywało? Na setkę, tak? Nie, to był podkład, a później wokal się nakładało. Najpierw był podkład nagrany, a później był wokal dokładany do tego. A jak się udało na przykład, bo tam w tych utworach znalazłoby się takie momenty, takich ciekawych efektów. Jest utwór Plotki, są te imitacje rozmowy. Jak to się udało zrobić? To też dogrywaliśmy później. I tak sobie szeptacie? Tak, do mikrofonu. Słychać kawa wyraźnie. Powiedziała, że coś to... Nie pamiętam co jest to. Mówię, już nie pamiętam też tej chwili. Musiałem puścić sobie. Ale to były efekty dogrywane. To plotki. Ktoś słyszy je? No to jest dość wysoko, to się śpiewać. Bum, bum, bum. Ja bardzo ładna wersja tego utworu, teraz się znudzę. Bardzo ładna. Na YouTubie pesymiści to leci ten utwór pierwszy. Tak. Jak otwiera pesymiści, YouTube pesymiści, to też jest się znudzę. I mówimy, że ją kocham. Fajne. Może masz taki najbardziej rozpoznawalny numer. Ja. Tak. No to by... Stąd też moje pytanie, bo jak Marek odszedł, to ktoś musiał grać to. Nie graliśmy tego. Od razu utwory, które były na przykład z Martin Brzyński śpiewał. Z Martin Brzyzińskim śpiewałem takie utwory jak Karol z Tonsu, gdzie był piękny solówki Marka. Śpiewałem Satisfaction, gdzie Marek wygrywał rewelacyjnie. I kiedy Marek odszedł, te utwory automatycznie wyleciały z programu, bo już nikt tak Mareka nie potrafił zagrać Satisfaction, to dokryłem wszystko. A pan Michał, jak pan to ocenia? To jest coś takiego, że posłuchałby pan płytki teraz, z radością pan tego słucha? Z radością i z nostalgią. Skąd pan miał gitarę basową? Bo to nie było tak łatwo. I pierwszą gitarę to był Heringsdorf, taki wschodnio-niemiecka firma Heringsdorf, do której dokupiłem 4 grube struny basowe, bo już można je było kupić w sklepie, 4 struny basowe, a to była zwykła gitara i stroiła 4 progi pierwsze, mniej więcej można było. Tak się grało, no. Ten bas bum bum był i tak. Może... Ale potem odkupiłem gitarę od Brodowskiego. Ale którego? Pawła? Od Pawła. To nie miał czasem od tego z Czerwonoczanych, od Katany? Kto był? Odkupiłem od niego gitarę basową, a później to już można było już Jolany, już można było, ale początki były straszne. To był jedyny piosenkarz w tym czasie, który potrafił się ruszać jakoś, bo my, jeżeli Połącki potrafił ci nie zapomnisz miła, nie zapomnisz miła, stać i tak w ogóle się, albo powrócisz tu, gdzie tak, jak się nazywa? Santorka. Santorka, powrócisz tu, gdzie na... Wszystko... A Rosiewicz miał ten dyrektor, którego jeszcze w Polsce nie było. On potem... To ubarwiało koncert, czy raczej wam przeszkadzało? Nie, ubarwiało niestety. Andrzej wspominał podczas naszych rozmów, mówię Andrzej Poniatowski, jak mówię Andrzej, to mał kontakt z Andrzejem Poniatowskim. Z Andrzejem Rosiewiczem w ogóle nie miał kontaktu, to mówi, że było nawet tak, że choćby w tej Czechosłowacji. Wychodzi na scenę i zaczyna tańczyć jak Fred Astaire. Zaczyna tańczyć nagle. Ludzie nie wiedzą o co chodzi. A dobrze wspominałem panowie tą trasę po Czechosłowacji, to był... Dobry. Jedyny, pierwszy i ostatni turniej z grupy Smith. Wyjazd. Tak. I pojechał z nami jako kierownik z ramienia ZSW Piotr Mrocki, późniejszy. Nie, świętej pamięci, prawda? I on był wtedy szefem tego wyjazdu całego do Czechosłowacji. Krup gram na gitarze, bo on był tylko jeden tutaj. Fajnie grał? Fajnie grał, no ale on był, można powiedzieć, samoukiem. No. Chodził do jakiegoś ogniska muzycznego, gdzieś tam chodził i długo u nas
nie, jak to się mówi? Nie zagrzał miejsca. Nie zagrzał miejsca, bo on cały czas z bratem grali na radiach, bo nie mieli wzmacniaczy, nie mieli. Na radiach z bratem koło Fotoplastikonu mieszkał tam w Alejach Jerozolimskich w podwórzu. I z bratem stale ćwiczyli i grali z... O, ma pan ten czeski plakat. Teraz zrobimy z Kibułem, ale się... Coś pięknego, ale się ten... najlepsi skupina z Warszawy. Ale się Andrzej Poniatowski ucieszy. Bogdan? Grudzień 66 rok. Tak. Oni dopiero co przyszli do zespołu, Marek Alszewski. Tak, i od razu takie turne. Można? O, tak bardziej do tego. Słuchaj, mamy. Praga, Praga. A to musiało być wydarzenie dla was. Codziennie koncert i tak. Co ty za wydostwo już prawie, że prawie. Mieści 13. Tu jeszcze jest spółdzielnia z Pożyczu, organizuje występy warszawskiej estrady pesymista. Grania, które potem z Anną German, to nie spotkaliście się, to był tylko podkład, tak? Podkład nagraliśmy tylko. W Polsce jest nagraniach na długi. Do trzeciej nad ranem żeśmy, że tak, tak powiem. I Marek Ałaszewski się... Nie, stale się mylił, pamiętasz? Tak. Ona była niesłychanie cierpliwa. Gerber. I Katarzyna Gerber też tam cały czas była, bo ona była autorką tych utworów. Tak, na German czekał mąż w tym malutkim w garbusie. Forzwan miał garbusa i jeszcze część sprzętu tam nawet zabierał, pamiętasz? Tak. Mąż German, tak. A ona była bardzo cierpliwa, Marek Ałaszewski stale się wychrzaniał. Już trzecia w noc nad ranem dochodziła Anna German stale. Słyszałem, że Centon był malutki. Tak. Miał malutką scenę. Jak się tam grało? Może się dobrze właśnie grało ciasno z tego się grało, panie. Ciasno, ale podium było jeden sobie w górę, także na przykład jakiś program Satisfaction. To jedziemy taką małą salę, tłum głupczy, tak równo chodził w górę i był taki opata i podnosi. To jest ta mała sala, to no, była duża sala. Myśmy tam grali na zmianę z kawalerami. Ale tam również kabaret Fermata był. Zębatego. Maciej Zębaty już, prawda, nie żyjący. I Janusz Bogacki, który nadal też jest mama zespół muzyczny, prawda. I ja tam im podgrywałem na skrzypcach. Według stawki studenckiej dostawałem 164 zł. Tak samo jak grając w pesymiście, bo taka była stawka. Dużo to było? Dwie godziny czy grałeś godzinę, czy kawałek, 164 zł było. To było dużo, to było 3 butelki jarzębiaku. To dużo. W tym czasie. Z czego był największy zarobek? Chyba nie z grania z klubów. Studiówki. Studiówki bal materialne. Tam były dobre pieniądze, naprawdę. Dla mnie to w ogóle od było... Od 500 do 1000 zł. Na łeb. Na łeb, tak. Zastanawiam się, może zapalimy światło, bo się tak robi troszeczkę ciemno. Tak. Nie wiem, czy jak to wyjdzie na filmie. Może to będzie lepiej. Dla mnie to w ogóle jest surrealistyczne, że jak ja bym miał studniówkę i zagrałby jakiś zespół, który ja lubię, to przecież ja bym zapomniał o tej studniówce, tylko stał i patrzył. Ja bym tak robił. Rzeczywiście, część osób tak robi. To. Tak robiłem. No ale tam nas już też był repertuar typu Bezane Mucho, Polonez. Polonez trzeba było tak grać. Polonez, bo trzeba tak grać. Był inny repertuar studniówkowy, tak. I wtedy on mnie prosił zawsze, Michał, żebym skrzypce wziął, bo był jakieś tango czy coś, to na skrzypcach. Na skrzypce. Pesymiści na skrzypce. A ja na skrzypcach grałem, tak. Także to były te dobre czasy. Pan mówi, że pan jeszcze śpiewa czasem, a gra pan czasem na instrumentach? Jakieś może na skrzypcach pan czasem gra? Ostatnio grałem z naszym chórem Ursynowia Cantabile, w którym śpiewał. No i jakoś to idzie. No.
A jak rodzice patrzyli na tą działalność muzyczną? Bo to nie zawsze było dobrze. Niechętnie. Moi niechętnie. No, uważałem, że powinien studiować muzykologię, a życzyłem muzykologii dla pesymistów. Nie wyobrażam sobie ich reakcji w ogóle, nie wyobrażam sobie. Niestety, ale muszę powiedzieć, że rzeczywiście, co zostało z tamtych lat, to stary pesymiści. Nikt nie pamięta, że grałem w zespole wojskowym na perkusji, że grałem, byłem kierownikiem radaru wojskowego, że pisałem muzykę dla Umer, które płyty nagrywała, przecież do Leśmiana pisałem bardzo fajną muzykę. Tego nikt nie wie, ale wszyscy pamiętają o pesymistach. Może to była dobra decyzja. Dobra. A pana rodzice? Pani nie mówiłem, ja byłem półsierotą. Jak miałem 4 latka, to zmarł ojciec. I mieszkałem z matką, wdową. Czyli od tatę pan, tak, i to, dla niej to było, bardzo jej się podobało to wszystko, a jeszcze wspomagałem ją finansowo, bo przecież ja zarabiałem średnio 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, tak to wychodziło za to granie razem z tymi studniówkami i wszystkim. A mama miała taką pensję, 2,5 tysiąca złotych, jako księgowa w stołecznym przedsiębiorstwie energetyki cieplnej, więc mogłem mi dokładać. Niesamowite, drugie tyle.